profesor Stanisław Bieleń, znany autor wielu prac z tego obszaru, przedstawiciel naszego Instytutu. Cieszę się, że pomimo choroby, która go nękała w ostatnich tygodniach przewlekłej, jednak Stanisław zebrał siły i postanowił wziąć w dyskusji o sprawach, które przecież tak bardzo go interesują i zawodowo, i jakoś emocjonalnie. Od wielu dziesięcioleci lista publikacji profesora Bielenia jest długa, poświęcona właśnie stosunkom z państwami z obszarem Europy Wschodniej. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie do udziału w dzisiejszym sympozjum. To zaszczyt, wyróżnienie. Kiedy nawiązujemy do mistrza Skubiszewskiego, to przypominam sobie lektury książek w czasie studiów, a zwłaszcza przygotowywania pracy magisterskiej na temat uznania granicy na Odrze i Nysie. Nikt wtedy z nas nie przypuszczał, że w latach 90. otworzy się nowa karta i że będziemy spoglądać nie tylko na zachód, ale i na wschód dzięki właśnie mistrzowi, dzięki profesorowi Skubiszewskiemu. Ja swoje wystąpienie chciałbym troszkę inaczej ustawić, to znaczy w stosunku do państwa, ponieważ podzielam też wiele tutaj wygłoszonych opinii, a równocześnie mam poglądy polemiczne, chciałbym niejako poszerzyć paletę, to znaczy spojrzeć na wschód, na Europę Wschodnią jako przestrzeń rywalizacji nie pomiędzy Polską i innymi aktorami, ale przestrzeń rywalizacyjną, ale i kooperacyjną między dwoma imperiami. Między imperium, które można nazwać słoniem, imperium normatywnym, którym jest Unia Europejska, i imperium, które wraca do realpolitik, do polityki siły, które reintegruje czy przywraca wpływy do niedźwiedzia popularnie nazywanego, czyli Rosji. Otóż te dwa imperia determinują moim zdaniem losy Europy Wschodniej. Oczywiście ja abstrahuję w tej chwili od dyskusji na temat pojęć imperiów, ale ponieważ w potocznej dyskusji spotykamy te pojęcia, więc proszę się nie bulwersować, kiedy imperium nazywamy także Unię Europejską. Unia Europejska zwykle nazywana jest imperium normatywnym, proceduralnym, wymuszającym harmonizację instytucji, prawa i tak dalej. Natomiast Rosję kojarzymy ze starym, tradycyjnym pojmowaniem imperium. Obydwa giganty sceny europejskiej często sięgają też do kalkulacji opartej na grze geopolitycznej, o czym warto pamiętać, choć Unia generalnie od geopolityki się odcina. Państwa należące do tego wspólnego sąsiedztwa, czy też obszaru wspólnych oddziaływań, nie stanowią na pewno wdzięcznego obiektu obserwacji. Przede wszystkim, tak jak tu już dzisiaj wspominano, są pogrążone w kryzysie słabych państwowości. Mają autorytarne, często mówimy hybrydalne reżimy polityczne. Są przesiąknięte korupcją. Zgadzam się tutaj co do tego kulturowego uwarunkowania owych zjawisk, że różnimy się nawet w pojmowaniu tych między sobą. Na tle globalnych zjawisk kryzysowych stanowią też, wszyscy wiemy, źródło niepewności, zagrożeń. Niektóre z nich, tutaj nie wymienialiśmy na przykład Armenii, kwalifikuje się czasami, iż są na granicy po prostu upadku, jako państwa upadłe. Do tego dochodzą quasi państwa i tak dalej. Nie będę tego rozwijał. Generalnie, jeśli diagnozujemy obszar Europy Wschodniej, to ta diagnoza jest dość pesymistyczna. I kiedy dyskutujemy o misjonizmie, o mesjanizmie, o prometeizmie, to zwykle dyskusję musimy sprowadzić z idealizmu do realizmu, jeśli chcemy obnażyć słabości tego właśnie idealistycznego myślenia. Stąd siłą rzeczy, patrząc na, jako realista polityczny, na scenę Europy Wschodniej, siłą rzeczy na plan pierwszy w analizie wysuwa się Rosja. Rosja jako mocarstwo usiłujące przywrócić swoje wpływy, Rosja, która rekonstruuje
swoją przestrzeń imperialną czy poimperialną, transimperialną, jakbyśmy tego nie nazywali. I nie ulega wątpliwości, że z krótkiej, nawet z krótkiego oglądu sytuacji wynika parę bardzo jednoznacznych i konkretnych wniosków, które są trudnymi wnioskami do przyjęcia dla państw mniejszych i słabszych, w tym dla Polski. Ale te wnioski są dosyć jednoznaczne. Mianowicie po pierwsze, Rosja ma istotną przewagę w przestrzeni posowieckiej, poradzieckiej, zwłaszcza jeśli chodzi o determinację w obronie swoich żywotnych interesów. Ja akcentuję tutaj to pojęcie, posługują się tym pojęciem analitycy, realiści na Zachodzie. Kiedyś Paul Nitze, amerykański zastępca sekretarza obrony, podczas kryzysu berlińskiego w 1961 sformułował tezę, iż na dłuższą metę z konfliktu wychodzą te państwa, których interesy są bardziej żywotne. Jeśli się spogląda z perspektywy czy retrospektywy historycznej na Rosję, to nie ulega wątpliwości, że ma ona bardziej żywotne interesy niż Europa Zachodnia czy Stany Zjednoczone w przestrzeni poradzieckiej. Po drugie, Rosja ma przewagę strukturalną nad konkurentami, jest zwłaszcza nad Unią Europejską, jest bowiem jednolitym, jednym spójnym podmiotem w grze, gdy Unia Europejska, jak wiemy, jest, co by nie powiedzieć, konglomeratem. No i w Unii Europejskiej czasami trudno o spójność punktów widzenia. Nie będę tego szerzej dowodził. Ta sytuacja się poprawia nieco, ale nie jest to ciągle prawda, ideał. Po trzecie, Rosja ma większe możliwości stosowania nacisków rozmaitych, ekonomicznych i politycznych, nie wyłączając interwencji zbrojnych, o których dzisiaj tu wspominaliśmy, w sensie szerszym, interwencji zewnętrznych. Rosja, można powiedzieć, działa w lepiej rozpoznanym i spenetrowanym doskonale przez siebie środowisku. To jest także jej przewaga. Po czwarte, Rosja dostarcza rozmaitych gwarancji dla utrzymania bezpieczeństwa w przestrzeni poradzieckiej, przede wszystkim w postaci misji pokojowych, baz wojennych, stacjonowania wojsk na granicach, dostaw broni i uzbrojenia, ale także rozmaitych ofert negocjacyjnych i mediacyjnych, czego w Polsce, wydaje mi się, nie docenia się. Za tym stoi silna pozycja przetargowa Rosji, oparta na różnych atrybutach siły. Po piąte, także na tej sile miękkiej. Po piąte, Rosja uprawia niewątpliwie w tej przestrzeni geopolitykę informacyjną, to znaczy w sensie świadomościowym, tak jak pani minister też na to zwracała uwagę, no co tu dużo mówić, narzuca swój punkt widzenia. Prowadzi swoją narrację, którą dzięki rozmaitym środkom, tych instrumentów ma bardzo wiele, w wielu państwach bliskiej zagranicy, w tym Europie Wschodniej, doskonale realizuje. Rosyjska przestrzeń informacyjna warunkuje moim zdaniem oddziaływania w wielu innych dziedzinach. Mało tego, dzięki tej przestrzeni geopolityce, jak mówię, informacyjnej, Rosja mieni się opiekunem poimperialnej schedy, przynajmniej w wymiarze psychologicznym czy intelektualnym. I znajduje wielu zwolenników w wielu krajach. Po szóste, na korzyść Rosji działają inne czynniki, takie jak diaspora rosyjskojęzyczna i język rosyjski. Nie będę tego szerzej rozwijał. Po siódme, z tych wszystkich powodów Rosję charakteryzuje pewien imperatyw integracyjny, odwołujący się do przeszłości imperialnej tego obszaru. Państwo to jednak zna tylko jeden model integracji, to jest paternalistyczny, to jest oparty na patronażu, to jest model odwołujący się do przeszłości właśnie hegemonicznej siły. Stąd Unia na tym tle ma wiele, wydaje mi się, do wygrania, oferując alternatywne formy, oferując alternatywne rozwiązania. Jeszcze jeden punkt może mi umknął, to wbrew pozorom trzeba podkreślić, iż Rosja, czego też w Polsce się nie docenia, dysponuje całkiem atrakcyjnym potencjałem ustrojowym.
My oczywiście oceniamy autorytaryzm negatywnie i odcinamy się od tych wszystkich praktyk, które tam mają miejsce, ale dla, to trzeba powiedzieć otwartym tekstem przecież, dla wielu naszych sąsiadów w Europie Wschodniej, no, Białorusi nie będę wymieniał może, bo przecież jest skrajnym przykładem, ale Ukraina, ma Azerbejdżan, a Mołdawia, no znowu jak, nie wiem jak Państwo widzicie demokrację mołdawską, ale przecież to wszystko jest bardzo labilne. Otóż ten atrakcyjny model ustrojowy dla wielu państw w Europie Wschodniej jest wzorem przyciągającym, a nie czynnikiem odpychającym, tak jakby się nam zdawało. I Rosja wygrywa to w różnych sytuacjach. W odróżnieniu, teraz parę zdań o Unii Europejskiej, w odróżnieniu od Rosji, Unia Europejska niestety nie ma tak sprecyzowanych ani interesów w Europie Wschodniej, ani tak jednoznacznie zdefiniowanych przewag czy środków. Przede wszystkim Unia popełniła wiele błędów w diagnozowaniu sytuacji na Wschodzie, ale i wydaje się identyfikowaniu swoich interesów. Przede wszystkim no to wynikało na pewno z idealizmu, który nam się wszystkim udzielał. Przeceniano możliwości, atrakcyjność doświadczeń zachodnich dla społeczeństw, które znalazły się na progu budowania nowej tożsamości i faktycznie nigdy nie praktykowały żadnych ustrojów demokratycznych, a przeciwnie, wiele z nich znajdowało się w głębokim feudalizmie czy średniowieczu, mówiąc w cudzysłowie. Unia Europejska nie doceniła zatem i wiele państw unijnych nie doceniło lokalnych uwarunkowań na wschodzie Europy, wykazała się raczej nikłą znajomością, można powiedzieć, specyfiki realiów europejskich. Przywiązywano dużą wagę do elit, wierząc, że elity dzięki kolorowym rewolucjom pociągną za sobą całe społeczeństwa. Nie jest to, okazuje się, takie proste. Kolega Marek Mękiszak słusznie tu akcentował, że doświadczenie uczy, że nie wystarczy stawiać na polityków, na poszczególnych graczy. Trzeba widzieć ich zaplecze, a jeśli spojrzymy na to zaplecze, że ono ma często charakter na poły mafijny czy oligarchiczno-mafijny, to naprawdę mamy problem z rozpoznaniem tego środowiska. Unia Europejska nie doceniła też, wydaje się, czy nie docenia potencjału europejskości tkwiącego w samej Rosji. Rosja bowiem jest częścią Europy Wschodniej i pretenduje do kreowania alternatywnych wzorów integracyjnych. Znowu to podkreślę, że w Polsce, w literaturze zwłaszcza, spotykamy wiele takich ocen, iż Rosja właściwie jest, ma bezprzedmiotowe kłopoty z dezintegracją, z konfrontacją w przestrzeni poradzieckiej. Tymczasem, gdy się spojrzy na różne wnikliwe analizy, ten potencjał reintegracyjny w przestrzeni poradzieckiej jest całkiem duży. I konkludując, proszę Państwa, chciałbym powiedzieć tak, że aktywność Polski w tej przestrzeni należy postrzegać, tak mi się wydaje, przez pryzmat polityki zespolonej. Dzisiaj, nawet gdy tu podzielam opinię pani minister, że trzeba dokonać z pewnością ponownej, wnikliwej diagnozy interesów, nawet gdy dostrzegamy wiele interesów osobniczych, osobliwych, partykularnych, a może nawet egoistycznych, to jednak gra zespołowa może spowodować, że dzięki Unii osiągniemy więcej. Przede wszystkim jesteśmy w stanie przeciwważyć tę pozycję rosyjską, o której tak dużo mówiłem. Chciałbym też podkreślić jeszcze jedną rzecz, że Polska mogłaby o wiele więcej wygrywać jako państwo pragmatyczne, państwo nieprowadzące polityki ideologicznej, państwo inteligentne. I na koniec chciałbym nawiązać tutaj do książki Przemysława Grudzińskiego, która ukazała się parę lat temu. Przemysława Grudzińskiego, książka Państwo inteligentne, Polska w poszukiwaniu międzynarodowej roli. Tak, która to książka nie spotkała się z żadną dyskusją czy większym echem w naszym środowisku, a szkoda, bo jest to między innymi jedna z propozycji czy prób poszukiwania odpowiedzi,
Jak Polska powinna siebie zdefiniować i znaleźć swoje miejsce w owej grze na wektorze wschodnioeuropejskim także? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Stanisławie. Rzeczywiście państwo inteligentne Grudzińskiego to jedna z najbardziej inteligentnych propozycji w tym zakresie, to prawda.